Drodzy Państwo, myślę, że możemy już rozpoczynać. Witam bardzo serdecznie wszystkich na progu ganku Dworu Miłosza w Krasnogródzie. Witam w imieniu pogranicza, który jest gospodarzem tego miejsca. Witam pod słowami Oskara Miłosza. Bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. Dziękując tym wszystkim z Państwa, którzy powracają tutaj każdego roku i na pamiętanie Miłosza i na inne nasze spotkania. Witam też bardzo serdecznie tych, którzy są po raz pierwszy z nami. A przede wszystkim chcę, żebyśmy gorąco powitali. Jest z nami pani profesor Irena Grudzińska-Gross. Witaj. Dzień dobry. To jest czas pamiętania Miłosza, tak nazywamy to spotkanie. I jak Państwo wiecie, to pamiętanie zawsze jest wychylone ku przyszłości. Staramy się tak pamiętać, żeby zachowywać ciągłość bardziej niż upamiętniać. Stoję na tym dziwnym ganku, który ma taki kolor, jaki nigdy ganek przed wojną nie miał. I jeżeli ktoś nas pyta, dlaczego Państwo żeście tak wymalowali ten ganek, to przecież nigdy tak dwór polski nie wyglądał. No to nasza odpowiedź jest właśnie dlatego. To właśnie dlatego, żeby to nie było tak, jak pan Czesław kiedyś nam powiedział, spacerując tutaj po parku z nami, żebyście mi tylko muzeum tu nie zrobili. Żeby starać się być wychylonym do przodu, ku przyszłości, i tak odczytywać również jego dzieło. I myślę, że w takim duchu jest napisana również książka Ireny Grudzińskiej-Gross, która będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania, czyli Miłosz i długi cień wojny. O tym będziemy przede wszystkim rozmawiali, ale pomyśleliśmy z Ireną, że zanim rozpoczniemy rozmowę o Miłoszu, wspomnimy tych dwoje zmarłych, które wydaje nam się jest pora akurat dzisiaj ich wspomnieć w naszym spotkaniu. Ireno, bardzo proszę, zacznij. Pierwszą osobą, o której chcieliśmy tak po prostu słowo powiedzieć, jest Julia Hartwig, która skończyłaby dzisiaj, jeśli się nie mylę, 100 lat i o której zresztą mówiliśmy też w zeszłym tygodniu. I o jej wspaniałej definicji poezji, że poezja jest czuwaniem, uwagą i czuwaniem. A ja bym chciał do tego dodać wspomnienie Jana Kaplińskiego, poety estońskiego, który odszedł 8 sierpnia, dosłownie kilka dni temu. Poety, który przez samego Czesława Miłosza był nominowany do Nagrody Nobla. Miłosz go tłumaczył na język polski w swoich wypisach z ksiąg użytecznych. A Jan Kapliński bywał tutaj u nas na pograniczu i chcę, żebyśmy go po prostu wspomnieli jego bardzo ważną obecność. To były początki lat 90., kiedy organizowaliśmy Środkowoeuropejskie Forum Kultury i dla nas, uczestników tego forum, którzy przyjeżdżali z różnych krajów środkowo-wschodniej Europy, które co dopiero wyzwoliły się z totalitaryzmu, jego głos, który nawoływał, że nie tak ważna jest nasza tożsamość narodowa, walka o tożsamość kulturową, że najważniejsza jest walka o przywrócenie ekologicznej homeostazy świata, bo za chwilę zginiemy. Na początku lat 90. nam się wtedy wydawało, że to jest głos jakby z innej planety, a dzisiaj brzmi on
niezwykle mocno i silnie. Więc i Julia Hartwig, i Jan Kapliński są też dzisiaj z nami. Trzeba wspomnieć, że Jan Kapliński był poetą estońskim. Tak. 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 Ponieważ z polskim nazwiskiem, potomkiem frankistowskiej rodziny z żydowsko-polskiej. Tak, tak. Jego ojciec Jerzy Kapliński w 1933 roku z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie był doktorantem, wyjechał do Tartu, żeby prowadzić lektorat języka polskiego. I tam został zaaresztowany przez NKWD, jak weszli Sowieci, i Jan wtedy miał jeden rok, już nigdy więcej ojca nie zobaczył, przepadł w gułagu. W tej książce, która nosi tytuł Ojcu, to jest jego list napisany do ojca, Jan dywaguje, że gdyby nie te okoliczności, być może jego śmierci, być może on po prostu uciekłby wtedy razem z Polakami, którzy wędrowali na ziemię zachodnie, może zamieszkałby w Polsce, zaczął pisać po polsku i stałby się poetą polskim, że w jakimś sensie jest przypadkiem, że został poetą estońskim. Ich obu wspominamy, ale wracamy do Czesława Miłosza i do twojej książki, Ireno, Miłosz i długi cień wojny. I chciałbym tą rozmowę zacząć może nawet od końca. To znaczy zapytać ciebie, dlaczego dzisiaj taką książkę piszesz? Dlaczego powracasz do Miłosza wojennego? Myślę, że potem wszystko to, co powiemy, będzie bardziej rozjaśniało, na ile ona jest dzisiaj żywa, ale jak widzisz ten współczesny kontekst dla postawy, wojennej postawy Miłosza? Bardzo dawna oczywiście interesowałam się Miłoszem i rozmaite aspekty jego twórczości były dominujące w tym zainteresowaniu, one się zmieniały, ale w sytuacji dużej zmiany politycznej w Polsce, to znaczy dużej zmiany w polityce kulturalnej w Polsce, zmiany w stosunku do II wojny światowej, zaczęłam się coraz bardziej interesować właśnie tym, co on pisał na ten temat, co on pisał podczas wojny i jak on się podczas wojny zachowywał i jak ludzie reagują na to, na jego wybory z okresu wojny. Dlatego, że od mniej więcej 1989 roku na naszych oczach odbywa się przebudowa historii II wojny światowej. Prawda? Druga wojna światowa, zamiast się oddalać, jest coraz bardziej obecna. Coraz więcej pomników i muzeów się powstaje wokół problemów związanych z II wojną światową. Mamy nowych bohaterów, żołnierzy wyklętych. Mamy premiera, który składa kwiaty na grobach żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Dzieje się coś bardzo istotnego z tego punktu widzenia. I dlatego też ja się zainteresowałam tym, co powiedziałby na ten temat Miłosz, co powiedział na te tematy Miłosz, ponieważ te tematy to nie są nowe tematy. To jest to, co jest zadziwiającego, że to są tematy z lat 30. zeszłego wieku. To znaczy, że tak jakby nastąpiło pewnego rodzaju zamrożenie historii i znów wracamy do niezwykle zaskakującego połączenia patriotyzmu polskiego z faszyzmem. Coś, co wydawało się być skończone. I to w kraju, który jest krajem zupełnie innym niż był w latach 30., ponieważ jest krajem jednoetnicznym i jednoreligijnym. Wydawałoby się, że tutaj powinno nastąpić coś w rodzaju
uspokojenia i zadowolenia. Tymczasem wszystko jest sporne, wszystko jest dyskutowane i przewalczane na nowo. Ja mam ze sobą bardzo cenny dla mnie egzemplarz z mojej biblioteki osobistej. Pierwsze wydanie Ocalenia Czesława Miłosza z 1945 roku. W mojej czytelni uniwersyteckiej, w bibliotece, to był jedyny egzemplarz Miłosza dostępny, tylko w czytelni, więc przepisałem go ręcznie nawet wtedy. I nauczyłem się jednego z pierwszych wierszy, które nauczyłem się na pamięć Miłosza, to było w Malignie 1939 roku. Nawet teraz, gdybyś mnie gdzieś zbudziła w Malignie, to pewnie bym mówił jego słowami. Wtedy widziałem polską ziemię, ziemię krwi i potu. No cóż, to prawda, krzywdy był kraj i ucisku. Wiersz, niech go sobie tam gdzieś na obelisku skłamią jak dotąd. Niech sobie tam idą kobiety w czerni. Poczekaj, wezmę okulary, przeczytamy. Świętujące jak co dzień krwią zbryzgany październik. Niech o marmur dłuto znów zazgrzyta. Tak, już, bo chcę dojść do takiego wersu, którym chciałbym się zatrzymać. Z pytaniem do ciebie. Niechaj o marmur dłuto znów zazgrzyta i splata się radość zgonów z boleścią narodzin, ale o prawdę ludzkich przemilczanych godzin niech nikt nie pyta. Prawda ludzkich przemilczanych godzin to jest prawda, która Miłoszowi nie dawała spokoju już w 1939 roku podczas kampanii wrześniowej, kiedy on widział nie tylko ułanów idących na czołgi, nie tylko linie armii ścierające się ze sobą, ale widział rannych porzuconych bez opieki, bez sanitariatu, bez szpitali polowych, którzy po prostu masowo umierali niezaopiekowani. Ten dramat czy tragedia ludzi raz, że nie jest już jakby niepotrzebnych dla dalszych wydarzeń wojennych, prawda, a z drugiej strony cywili. Piszesz w swojej książce, 90% ofiar tej wojny to była ludność cywilna. Rzuca właściwie światło na to zagadnienie, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać. Może najpierw powiedzmy, Ireno, jaka to była właśnie wojna, bo to nie była taka wojna jak poprzednie, prawda? Że nasz język o wojnie często dotyczy epok, w których, nie wiem, stawały armie naprzeciwko siebie i strzelały do siebie. Druga wojna światowa była zupełnie czymś innym. Już pierwsza wojna światowa była zupełnie czymś innym. To znaczy już pierwsza wojna światowa była wojną całkowicie poza rytuałem jakiejkolwiek rycerskości, jakiejkolwiek szanowania żołnierza, prawda? A druga wojna światowa posunęła tę zbrodniczość do o parę kroków jeszcze do przodu, to znaczy była skierowana przeciwko ludności cywilnej. To prawdopodobnie ja idealizuję te poprzednie wojny, ale w tych poprzednich wojnach w pewnym sensie była większa jasność tego, o co chodzi. Tak mi się wydaje. Być może to jest spojrzenie po prostu historyka, ale i wydaje mi się również, że w tych poprzednich wojnach, jeżeli mordowano ludność cywilną, to mordowano ją w pewnym sensie w sposób otwarty, a nie tak jak później. To znaczy, że ta druga wojna światowa i pierwsza wojna światowa nie tylko była
skierowana przeciwko ludności cywilnej, ale była również całkowicie zakłamana. To znaczy, że te masakry, na przykład eksterminacja Żydów, była ukrywana. Co innego, wszystko, jak napisał Stanisław Lem o tym właśnie, napisał, że wszystko można było zrobić, ale nie wszystko można było powiedzieć. Także ta wojna była nie tylko wojną pozbawioną jakichkolwiek reguł, które sprawiałyby, że można się było jej przeciwstawić w jakiś tradycyjny sposób, ale również była wojną, w której co innego się robiło i co innego się mówiło. Więc tutaj Miłosz, który usiłował i deklarował to cały czas, usiłował utrzymywać jakiś racjonalny stosunek do życia, podejmować decyzje mimo niesłychanej opresji, zachowywać się jak człowiek, który ma wybór. Odrzucił absolutnie wszelkie reakcje, które były reakcjami opartymi na starych wzorcach, to znaczy reakcje solidarnościowe, romantyczne, reakcje, które prowadziły do poświęcenia życia. Był człowiekiem, który znajdował się na zewnątrz tego ciepła, tej solidarności ludzi prześladowanych. Tego wspierania się nawzajem, które jest wspieraniem prowadzącym do śmierci. Mówię tutaj teraz o Powstaniu Warszawskim, prawda? To znaczy o tym, że podejmuje się decyzję nie ze względu na jej instrumentalny, praktyczny wynik, tylko ze względu na wyższe wartości, nawet jeżeli one są niepraktyczne. Tutaj mówię o tym właśnie, że Czesław Miłosz nie przystąpił do Powstania Warszawskiego, że uznawał je za nieracjonalne i zastało go ono na przedmieściach Warszawy. Być może gdyby był w centrum Warszawy, to być może byłoby to inne zachowanie, innego rodzaju decyzja, ale nie przedarł się do powstania i bardzo krytykował to, że ono zostało ogłoszone oraz to, że trwało bez kapitulacji przez tak długi okres czasu. To znaczy, że kierownictwo, dowództwo pozwoliło na nieustającą masakrę, wielodniową masakrę, która nie miała żadnego znaczenia wojskowego, natomiast miała się przetworzyć w ofiarę, która w jakiś sposób uszlachetni tę klęskę. Jak mówisz o tej instrumentalizacji, znaczy takiej pragmatyce życiowej, no to są takie rzeczy, ja pamiętam jeszcze w pierwszej fazie wojny, kiedy on razem z Andrzejewskim był zaangażowany w wydawanie Prasy Podziemnej i wspomina gdzieś taką dyskusję, że radzili, ponieważ chłopcy, którzy te gazetki roznosili, oni byli narażeni właśnie dlatego, że nosili gazetki i to ich narażało na śmierć. Natomiast gdyby to obłożyć w książki, które by sprawiały wrażenie, że to jest co innego, to by dużo bardziej ochroniło ich życie, ale nikt takiego argumentu wtedy nie przyjmował, więc to są często takie drobiazgi, które ten człowiek niewojenny, jak go przywołujesz w książce, na które zwracał uwagę i nie mógł potem wybaczyć właśnie liderom, nie wiem, przywódcom właśnie, tym rycerzom wojny, że na takie rzeczy nie zwracali uwagi. Ale wprowadzasz też ważne rozróżnienie, na przykład między hańbą a poniżeniem. Chcę, żebyś o tym parę słów powiedziała, właśnie jako
tych biegunach, ja to sobie nazywam biegunem męskim i żeńskim, to też potem o to cię zapytam, o perspektywę spojrzenia na to kobiety, ale hańba i poniżenie, czym one się różnią w takim kontekście wojennym? Miłosz jest wielokrotnie był oskarżany o coś w rodzaju zdrady, przez to właśnie, że nie uczestniczył w walce wojskowej. Ja w związku z tym byłam bardzo zainteresowana w tym, w jaki sposób on podchodzi do słownictwa rycerskiego, to znaczy do tego słownictwa, którego używano mówiąc o wojnie i działając podczas wojny. Właśnie takim słowie jak hańba, jak zdrada, on używał słownictwa cywilnego, nie kobiecego. To nie jest przeciwieństwo męski-żeński, to jest przeciwieństwo wojskowy-cywilny. On uważał, i zresztą myśmy przedtem rozmawiali o Camusie, prawda? Camus też uważał, że wojna jest poniżeniem, wojna jest obrzydliwa, wojna jest ohydna, w wojnie nie ma nic rycerskiego. W tej wojnie, w tych wojnach, które my znamy, to są masakry, na które jedyną logiczną odpowiedzią jest ucieczka. A nie ma stanąć w szranki, nie wiem nic nie jest tutaj zorganizowane tak jak turniej, w którym można mieć zasady, reguły gry. Wojna opiera się właśnie na poniżeniu i ten wysiłek wyciągnięcia się z tego, jaki był na przykład w pracy poetów, dobrze zapowiadających się poetów, takich jak Gajcy na przykład, był nieporozumieniem z tego punktu widzenia. To znaczy oni mieli mrzonki imperialne i militarne, które nie miały w ogóle nic wspólnego, które Miłosz nazywa rodzajem obłędu. Tak nierealne to było i tak w gruncie rzeczy samobójcze. I przeciwko temu właśnie on się sprzeciwiał, przeciwko temu niezrozumieniu tego, czym ta wojna była. Jeśli pozwolisz, to przeczytam fragment twojej książki, który brzmi tak. Przeciwko poniżeniu wystawiona została obronna, mistyczno-romantyczna aparatura symboliczna, która przetwarzała ubezwłasnowolnienie w poświęcenie, zamieniała poniżenie w zasługę wobec narodu i słabość w siłę. Dla Miłosza było to zapomnieniem o rzeczywistości. Przywołuję też te zdania, bo chcę państwu zwrócić uwagę na styl, w jakim książka Ireny została napisana, który jest ważny. To jest styl, idąc za Miłoszem, a bardziej nawet za Ireną Krońską, powiedziałbym, że on jest napisany przez suchą duszę. I to jest pojęcie, którego Miłosza nauczyła Irena Krońska, heraklitejskie. Takiej myśli Heraklita, że sucha dusza jest najmądrzejsza, jest najlepsza. To znaczy w przeciwieństwie do wilgotnej duszy, tej, która jest umoczona w emocje, w wszystko, co jest irracjonalne, co ucieka od rzeczywistości. W tym sensie dla Ireny Krońskiej sentymentalizm był podejrzany etycznie już, dlatego że gubił formę, gubił przejrzystość, zbytnio folgował emocjonalności. To było bardzo bliskie Miłoszowi, ale mam takie wrażenie, że ta książka twoja jest bardzo w takim języku napisana, bardzo precyzyjnym, nie uciekającym od konkretu, nie uciekającym w mgliste jakieś rewiry abstrakcyjnych idei, tylko trzymające się mocno rzeczywistości właśnie.
Ale to tylko wspominam, Ireno, też w takim kontekście, że jeżeli byśmy się zgodzili co do tej suchej duszy, to dla Miłosza to doświadczenie wojenne musiało się też stać ważne jako doświadczenie języka poetyckiego, prawda, o którym tu piszesz. Na czym ta zmiana czy praca Miłosza jako poety w kręgu wojny polegała? On, tak jak i wiele osób podczas wojny, pisał wiersze. Bardzo dużo ludzi pisało wiersze, między innymi prawdopodobnie dlatego, że po pierwsze była ta potrzeba wyrażenia własnego głosu, po drugie wiersze są krótsze niż na przykład powieść, więc to szybko. Poza tym nasz trening szkolny też nas jakoś uczy, że wiersze to jest uhonorowanie jakichś sytuacji wyjątkowych. Więc było ogromnie dużo, Warszawa, w szczególności Warszawa, była miejscem, w którym niesamowicie dużo wierszy się pisało. I były te, w większości te wiersze powielały pewnego rodzaju właśnie klisze romantyczne, sposobu zachowania się i samoobrony przed tą nieprawdopodobną dewastacją i upokorzeniem, czym była okupacja. Jednocześnie w tym samym czasie nastąpiła ta niesłychane w swej brutalności oddzielenie ludności żydowskiej, mówię teraz nie tylko o Warszawie oczywiście, oddzielenie ludności żydowskiej i praktycznie mordowanie tych ludzi na oczach ich nieżydowskich sąsiadów. To wszystko razem doprowadziło Miłosza, bo o nim mówimy, doprowadziła Miłosza do zmiany tego języka. To znaczy, on odczuwał to, co pisał na początku wojny, jako coś, co było nieadekwatne do sytuacji. Że jego poezja była poezją odruchu patriotycznego, raczej niż tego, co naprawdę mogłoby zadośćuczynić tej strasznej rzeczywistości. Wydaje mi się, że takim na pewno, to znaczy on sam twierdził, że rok 1943 był rokiem przełomowym dla niego z rozmaitych powodów. Jednym z tych powodów było powstanie w getcie warszawskim i w zasadzie spalenie, wymordowanie całej ludności getta, wywózka, wymordowanie i spalenie, nie wiem, czy to była 1/4 czy 1/5 Warszawy, no ale w każdym razie spalono na oczach wszystkich ogromną część tego miasta. I tutaj mamy niezwykłą rzecz, jeśli chodzi o Miłosza, to znaczy to, że on napisał 3 wiersze na ten temat, to znaczy napisał 2 wiersze tuż po powstaniu, czy w trakcie w zasadzie powstania w getcie warszawskim i 1 wiersz rok później. Ja te wiersze, że się tak wyrażę, wyciągnęłam z jego kanonu i mimo, że niektórzy z moich kolegów literaturoznawców uważają, że tak się nie powinno robić, uważam, że to są 3 wiersze, które można nazwać holokaustowe. To jest 1 wiersz, to jest Campo di Fiori, 2 wiersz to jest Biedny chrześcijanin patrzy na getto, a 3 nazywa się Przedmieście. I to są wiersze o tyle wyjątkowe również, że nie ma w tej całej masie poetów, którzy pisali wiersze, czy ludzi w ogóle, nie tylko zawodowych czy poetów, ludzi, którzy pisali wiersze po stronie, tak zwanej stronie aryjskiej, nie ma nikogo, kto napisał na ten temat do 1945 roku. Być może ja kogoś
kogoś nie zauważyłam. Jeżeli ktoś z Państwa zna jakiś wiersz z tej strony, to znaczy ze strony aryjskiej, bo w getcie ludzie pisali wiersze na ten temat, to ja oczywiście będę bardzo szczęśliwa. Ale tak naprawdę Miłosz jest jedyną osobą, która coś takiego napisała. Napisała wiersze, w których, trzy wiersze, w których to jest zaznaczone i w pewnym sensie opisane. I to są wiersze, które wzbudzały niezwykłe protesty. I wzbudzają do dnia dzisiejszego, one są żywe. Wiersz Campo di Fiori, który jest wierszem bardzo klasycznym, który zresztą potem będziemy czytać ten wiersz, ma tam scenę, to scenę karuzeli obracającej się pod murami getta w niedzielę wielkanocną, kiedy tam po drugiej stronie ludzie się palą. To istnienie tej karuzeli, które jest potwierdzone zdjęciami i potwierdzone przez licznych i bardzo wiarygodnych świadków, jest kontestowane. To znaczy, to jest kontestowane, że ludzie się bawili na karuzeli właśnie wtedy. Dlatego, że to jest jeden z tych szczegółów tego realizmu poetyckiego Miłosza, który no jest oskarżycielski, szczegół oskarżycielski. To samo jest z wierszem Biedny chrześcijanin patrzy na getto, ponieważ on się kończy się takim wyrazem obawy, że ja, jak on pisze, jak narrator pisze, ja, Żyd Nowego Testamentu, boję się oskarżenia, boję się zaliczenia pośród pomocników śmierci nieobrzezanych. To są wiersze radykalne. To są wiersze radykalne i wiersze tego przełomu poetyckiego, w którym od tego momentu Miłosz zaczął pisać inaczej. Tak, tak. No i jest jeszcze twoja wspaniała analiza wiersza Przedmieście, prawda, który może nie jest tak dosłownie, jak do tej pory był. Te dwa wiersze były przywoływane, który jest takim obrazem apokalipsy, też z Holokaustem jakby w tle, prawda, czy w mocno obecnym. Ja to jak teraz opowiadałeś o tej karuzeli, wiesz, to przypomina mi się taki mój moment, przepraszam, że na chwilę zrobię taką wycieczkę, ale moment, kiedy trwała wojna w byłej Jugosławii, w Bośni, byłem tam z Tadeuszem Mazowieckim i myśmy z tej Bośni, pamiętam, takim konwojem wyjeżdżali w amfibiach, wiesz, takich, i zaraz przekraczając granicę wjeżdżaliśmy do Splitu. I wyjeżdżaliśmy z kraju, w którym czuć było palone zwłoki, w którym woda była na wagę złota, wiesz, i tak dalej. I wjeżdżaliśmy za moment do miasta, w którym ludzie kąpali się w fontannach, były jakby światła rozświetlone, wiesz, milionem neonów, tam nie było w ogóle prądu i tak dalej. To nie był dystans tak bliski oczywiście, jak w Campo di Fiori. Przestrzeń była, dłużej się jechało, ale ja miałem to samo wrażenie, to samo poczucie, że ten świat jest oszalały po prostu, że to się jedno z drugim w ogóle nie przenika i że ta radość Splitu turystycznego, rozświetlonego, bawiącego się z piekłem zaraz w Bośni, no wiesz, jak to uchwycić, wiesz, gdzie? To jest ciekawe, dlatego że Miłosza oskarżano o to, jeśli chodzi o ten wiersz właśnie Campo di Fiori, o to, że on oskarża cierpiącą ludność Warszawy o obojętność. I nie wiem, czy niektórzy z Państwa mogą pamiętać, że był taki słynny tekst, który rozpoczął dyskusję na temat stosunku
ludności nieżydowskiej do eksterminacji Żydów w Polsce Jana Błońskiego. To był 97 rok, prawda? 86 rok, tak. Biedni Polacy patrzą na getto. Tak jest, w Tygodniku Powszechnym, w którym on się bardzo, właśnie wziął ten tytuł z Miłosza i zainspirowany Miłoszem zastanawiał się nad winą albo niewiną chrześcijańskich Polaków. I spotkał się i napisał treść tego niezwykłego zupełnie artykułu, była taka, że ludzie byli obojętni, że trzeba stwierdzić, że byli obojętni, ale że Bóg wstrzymał tę rękę przed dołączeniem się do zagłady. To wzbudziło, ten artykuł wzbudził nieprawdopodobny odpór. Miłosz sam, kiedy mówił o wierszu Campo di Fiori, kiedy, jak być może Państwo wiedzą, Miłosz był niesłychanie autobiograficzny, bez przerwy udzielał wywiadów, pisał, odpowiadał, wielokrotnie odpowiadał na te same pytania, za każdym razem troszkę inaczej to formułując, z jakimś niesłychanym bogactwem w ogóle myśli i stosunków. I tutaj jedną rzecz, którą stale radykalnie podkreślał, to było to, że ten wiersz Campo di Fiori nie był oskarżeniem o obojętność. Że on nie miał na myśli tego, że nie oskarżał Polaków, że on nikogo nigdy nie oskarża, że on nie jest moralistą i że on bierze odpowiedzialność tylko za siebie samego. Tymczasem ten wiersz jest wierszem oskarżycielskim oczywiście, to znaczy dlatego musiał wracać do tego wielokrotnie, że ten wiersz jest dokumentem, ten wiersz jest świadectwem i ten wiersz jest oskarżeniem, bo to co ty mówisz o tym innym świecie, tak, świat istnieje. Nie wiem, czy będziemy czytać tą piosenkę też, piosenkę o końcu świata. Nie ma innego końca świata, prawda? Wszystko tutaj, świat się kończy, a my tutaj sobie siedzimy i miło rozmawiamy. Każda śmierć w pewnym sensie jest końcem świata. Ale tutaj są sytuacje i sytuacje. I tutaj była sytuacja bardzo, bardzo konkretna. Sytuacja tego samego miasta, tej samej ludności. Więc uogólnienie, że nie służy tutaj naprawdę zrozumieniu tego, na czym polega nasza odpowiedzialność, kiedy znajdujemy się twarzą w twarz z tragedią. To samo było z wierszem, z tym drugim wierszem. Miłosz zawsze odmawiał interpretacji tego wiersza. Biedny chrześcijanin patrzy na getto. I wycofywał się. Nigdy właśnie mówił, i to mi się wydaje jest bardzo katolickie, to znaczy nie sądź bliźniego, prawda, bo sam będziesz osądzony, nie zajmij się swoimi własnymi grzechami. A poza tym też mi się wydaje, że po to, żeby on funkcjonował w kanonie literatury narodowej, on nie mógł przekroczyć pewnej granicy, to znaczy gdyby on otwarcie albo radykalnie oskarżył ludność polską o to, że się przyczyniła do zagłady, a teraz z powodu badań historycznych wiemy, że tak było, to, to byśmy go w szkole na pewno nie czytali. To moje doświadczenie, wiesz, z tej wojny było, dlatego to przywołałem, że ja od tego momentu już się czułem winny. Wiesz,
to przeżycie, że wyjeżdżasz stamtąd, wiesz, na własnych nogach i widzisz taki świat. Już zdajesz sobie sprawę, że jesteś jego częścią, jak niezależnie jaką byś miała do tego postawę. I to cię, znaczy, potem to jest oczywiście ważne, co z tym robisz, prawda, z taką wiedzą. Mi jest bliskie w twojej książce to, że ty odczytujesz na wielu poziomach, również biedny chrześcijanin patrzy na getto, że miłość z jednej strony bierze na siebie winę, tutaj to on jest tym nieobrzezanym Żydem Nowego Testamentu, ale z drugiej strony to nie jest wiersz, który by kogokolwiek z tych nieobrzezanych zwalniał z udziału, prawda, w tym, i że to jest siła. Gdyby on stał się jednostronnie oskarżycielski, no myślę, że tutaj umiera poezja, prawda? To jest gdzieś ten moment, kiedy ta jego intuicja, wiesz, brania na siebie takich sytuacji rodzi prawdziwą poezję. A przynajmniej ten głos, który się w czasie wojny Miłosza narodził. Tak. No nie tylko umiera poezja, ale oczywiście całe to zagadnienie jest niesamowicie skomplikowane. I nie da się go załatwić jednym zdaniem, ani też jednym wierszem, choćby najlepszym. Także to ta pewnego rodzaju niejasność jest rzeczą związaną z tą sytuacją też, którą ten wiersz opisuje. Ale jest to wiersz niezwykły i jest to wiersz, Miłosz objaśniał swoje wiersze bardzo dokładnie, odpowiadał na pytanie, jeśli chodzi o ten biedny chrześcijanin patrzy na getto, odmawiał odpowiedzi, to znaczy mówił, że on nie wie, nie rozumie, tam jest. Nie będę go streszczać, ponieważ możemy go zaraz potem wysłuchać, a wiersza Campo di Fiori nigdy nie czytał za granicą, bo uważał, że on jest źle rozumiany jako oskarżenie właśnie Polaków i on nie chciał tego robić za granicą. Jest jeszcze jeden nurt w twojej książce, który chciałbym wyłowić. To jest to, kiedy piszesz o tych cnotach wojennych, jak bohaterstwo, rycerstwo, odwaga, i twierdzisz, że Miłosz był tym człowiekiem, i to jest to, co cię też interesuje, który przenosił je do cywila, a przynajmniej starał się. I że to jest w ogóle rzecz dla nas Polaków szalenie ważna, również dzisiaj, że my ciągle nie potrafimy przenieść bohaterstwa, przenieść odwagi, przenieść honoru do życia cywilnego. Cały czas jesteśmy z tym na barykadach i tam mamy swoich świętych czy bohaterów. Mówiłaś dużo i bardzo pięknie przy okazji Camille właśnie o tym, ale jakbyś chciała właśnie w odniesieniu do Miłosza o tym powiedzieć, Ireno. Wydaje mi się, że ten zwrot historyczny, który teraz obserwujemy w Polsce, jest właśnie niepokojącym zwrotem w kierunku tych wartości, które są wartościami prowadzącymi do samobójstwa. To znaczy w Warszawie jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Był taki dowcip rysunkowy, jak to muzeum się otworzyło, że dziadek wychodzi z wnuczkiem z tego muzeum i wnuczek mówi: dziadku, ja też chcę zginąć w powstaniu warszawskim. To powstanie jest tak, ta śmierć jest tak piękna, to wszystko jest tak bogate. Ta klęska nawet tych negatywnych, każda klęska jest przetworzona w coś bardzo szlachetnego. To jest rzecz, która przeciwko której Miłosz się opowiadał. Zresztą Miłosz oczywiście, jak wiemy, był bardzo antyendecki, bardzo zdziwiony, pisał, bo był przecież świadkiem tego już, że pisma faszystowskie zaczęły się odradzać w Polsce jeszcze przed jego śmiercią, prawda? Gdyby widział teraz te ruchy faszystowskie, które chodzą
które demonstrują w Warszawie, byłby naprawdę zdruzgotany. Byłby zdruzgotany. To jest jakiś zupełny brak pamięci i właśnie interpretacja patriotyzmu jako agresji na innego. Także mi się wydaje, że Miłosz jest poetą i pisarzem, prawda, to znaczy publicystą, nie mówiąc już o jego powieści też o wojnie, o powstaniu warszawskim, że jest osobą do czytania teraz, po prostu do czytania, tak aktualnym. No, ktoś by mógł, czytając twoją książkę, czy słuchając twojej opowieści o wojnie, postawić ci taki zarzut. No, ale ty jesteś kobieta. Twoja perspektywa jest inna właśnie od strony cywilnej. Zdaje się zresztą Stefan Chwin, którego przywołujesz w książce, o tej książce Miłosza Zdobycie Władzy, pisał, że ona jest napisana z perspektywy kobiety, cała książka. Jak byś się broniła wobec takiej perspektywy? Miłosz zdecydowanie nie był kobietą. I jego pisarstwo jest pisarstwem bardzo nie wiem dokładnie, jak to powiedzieć. To znaczy, że był bardzo zdecydowany, pełny silnych opinii, Także ta perspektywa kobieca, o której pisał Chwin, jest perspektywą moim zdaniem źle przepisaną. To znaczy wiemy doskonale z historii, że kobiety potrafią być równie agresywne, równie krwiożercze, równie niesprawiedliwe i równie brutalne jak mężczyźni, prawda? To znaczy, to nie jest nic takiego, co może być w ogóle udowodnione w jakikolwiek sposób, że tak nie jest. Owszem, sytuacja społeczna jest zawsze taka, że kobiety są mniej szkodliwe, prawda? Z rozmaitych względów, ale nie przypuszczam, że to wynika z natury kobiety. Wydaje mi się, że to wynika z wyboru. I ja ten wybór bardzo pochwalam i przyjmuję go, że się tak wyrażę, na swoje barki. Ja jestem absolutnie za. Jeżeli pacyfizm, jeżeli antywojenność, jeżeli bycie przeciwko agresji ma być rzeczą kobiecą i feministyczną, to ja jestem kobietą i feministką. I Miłosza trudno mi zaklasyfikować. Wszyscy ci, którzy go kiedykolwiek spotkali, wiedzą, że był bardzo postawnym mężczyzną o bardzo żywym głosie męskim, tubalnym śmiechu i tak dalej, i tak dalej. I jego, ja nie uważam, że to jest, nie uważam, że miał jakiekolwiek elementy, chociaż w tym wierszu, który Zbigniew Herbert napisał przeciwko Miłoszowi, który się nazywa, wiersz się nazywał Chodasiewicz, on tam oskarżał Miłosza o to, że on jest pół kobietą, pół mężczyzną. Sugerował, że on był trochę homoseksualistą czy coś takiego. I w tekście, który Miłosz napisał w odpowiedzi, który się nie ukazał w druku Za życia Miłosza, ale który teraz się ukazał w jednym tomie, w tym Miłosz powiedział, że się nie sprzeciwia tej ocenie. W tym wierszu, który on rozbiera linijka po linijce i odpiera rozmaite zarzuty, nie odpiera tego zarzutu, że się tak wyrażę, przyjmuje to, że jest pół mężczyzną, pół kobietą. Ale jak się go znało, to trudno jednak, bardzo trudno o nim tak myśleć. Tak, no odrzucał ten zarzut z Iwaszkiewiczem związany, prawda? Tak, takiego odrzucał ten związku homoseksualnego, ale
To ciekawe. Zresztą bardzo zabolało z tego tekstu, który wspominasz. On się teraz ukazał w tym tomie archiwów nieopublikowanych dokumentów czy tekstów Miłosza. Pamiętasz, że ponieważ przyjaźnili się z Herbertem i często rozmawiali o tym, się bardzo go zabolało to, że Herbert powiedział, że on jest wilgotny. Bo on wiedział, tylko Herbert wiedział, nikt z postronnych czytelników Miłosz uważa, by nie mógł wiedzieć, tylko to jest ich wewnętrzny język, że to musiało go najbardziej zaboleć. Tak, że w związku z tym wykorzystał to w tym wierszu. Właśnie wilgotny, a nie sucha dusza. Nie. I jest już, zaraz chcę poprosić też Państwa, żebyście się włączyli do tej rozmowy, ale jest w Twojej książce taki rozdział, w którym przywołujesz głos innej kobiety, Simone Weil. To jest rozdział o cierpieniu niewinnym, a przede wszystkim o przemocy, bo to jest też zjawisko, które podejmujesz z perspektywy kobiety też. Jak byś krótko opowiedziała? Dlaczego Simone Weil w tej twojej opowieści? Interesowała mnie w poezji. Poszukiwałam sposobów poetów, którzy byli w stanie wyrazić przemoc, opisać ją. I właśnie też szukałam tego u Miłosza. Wyrażenie przemocy jest bardzo trudne, ponieważ przemoc przerywa komunikację, przemoc jest przeciwieństwem języka. Jak można wyrazić ból, torturę w języku, kiedy właśnie chodzi o to, żeby tortura polega między innymi na tym, żeby pozbawić człowieka języka. Więc poszukiwałam tego u Miłosza i znalazłam nawet parę takich fragmentów, które są najlepszym chyba wierszem, od którego paradoksalnie zaczynam właśnie tą książkę o Miłoszu. Wyrażającym przemoc jest jeden wiersz Herberta, Apollo i Marsyas. I ten wiersz jest niezwykły, między innymi dlatego, że pisze o, ten ból wyraża tylko jedną literą, a także to tego poszukiwałam i tego poszukiwał Miłosz też i znajdował opis i rozmyślania na temat przemocy właśnie u Simone Weil, która napisała taki niezwykły zupełnie tekst analizujący Iliadę właśnie z tego punktu widzenia. Ona nie nazywa tego przemoc, tylko nazywa to siłą, prawda? No i właśnie zakończyłam tę książkę takim esejem, takim rozdziałem właśnie o tym, czego Miłosz poszukiwał u Simone Weil i wierszem. Tak, teraz jest moment ten, żeby wierszem Ginczanki, poetki, która zginęła podczas wojny. I teraz jest to dla mnie też okazja, żeby powiedzieć Państwu, tym z Państwa, którzy mają taką książkę albo będą ją mieli, że tam jest literówka. Tam jest jeden błąd, chyba jedyny z tych, które znalazłam w całej książce, ale strasznie bolesny, bo tam jest słowo cezura, które jest zostawione w książce jako cenzura. Bardzo trudne dla redaktorów. Coś okropnego, tak. I to jest wiersz Zuzanny Ginczanki, właśnie o tym, o czym żeśmy mówili. On się nazywa Powołania i brzmi następująco. Sławiąc wojenne rzemiosło wierszem przebitym cezurą, rytmem gwałtownym i męskim, nienawiść męża do męża, młodzieńcy o łydkach krzemiennych, ciasno opiętych skórą, ze szczękiem szli na golennic i blaskiem rażącym oręża. Euforbos dźgnął Patroklesa, jak pięknie Hektor go dobił. W szyszaku szumiącym Achilles, jak pięknie raził Hektora.
Chwalcie szmaczugę i topór, miecz obosieczny i chrobry, przemyślną taneczność ciosu i ostrą roztropność oporu. Waszą jest sprawą osądzić strofą żołnierską i mocną nienawiść męża do męża i wyrok w śpiew ucieleśnić. A moją płomienną sprawą w rozgrzane dzbany nocy cedzić dzwoniące miody żeńskiej odmiennej pieśni. Dziękuję. Ale może nie będziemy jeszcze kończyli spotkania i może ktoś z Państwa chciałby się włączyć do tej rozmowy, to bardzo zapraszam. Jest. Zaraz. Proszę bardzo, Dawidzie, jeśli. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, Ireno. Ja się z wielką przyjemnością przysłuchiwałam rozmowie Państwa. Chciałam się tylko upomnieć o jeszcze jedną postać, o Andrzejewskiego, który pojawia się w książce i jest no, takim towarzyszem no, intelektualnym, ale też duchowym Miłosza z tamtego czasu. Też pisze o Zagładzie. Mamy z tego samego doświadczenia właściwie, czyli z powstania w getcie jego relacje, czy jego narrację, nazwijmy to w ten sposób, Wielki Tydzień. No i mamy podobną postawę, którą mam wrażenie Andrzejewski, której też się starał oprzeć, tak? To znaczy on jest 2 lata starszy od Miłosza, to jest jasne, jest trochę innej sytuacji, ale jakby podejmuje tę samą decyzję, to znaczy widzi szantaż takiego patriotyzmu, który każe brać udział w powstaniu, który każe iść na śmierć, tak? To jest taki gest, któremu się oparł też Mickiewicz, który jak wiadomo w powstaniu udziału nie wziął. Jest to taki bardzo charakterystycznie polski gest odmowy wzięcia udziału w powstaniu. I kiedy czytamy Andrzejewskiego Popiół i Diament, to tam o tym jest mowa, tak? To znaczy w jaki sposób oprzeć się patriotycznemu szantażowi, który jest właściwie szantażem śmierci. I kiedy przysłuchiwałam się tej rozmowie, to trochę chciałam zaprotestować przeciwko tej opozycji, której Ireno użyłaś, a mianowicie, że jest ten świat wartości, ten świat pragmatyki. I ten świat pragmatyki kazał Miłoszowi nie iść do powstania, podczas gdy ten świat wartości wszystkich pchał do powstania. Wydaje mi się, że tak nie jest. To znaczy, że po pierwsze ten świat wartości jest po obydwu stronach i powiedziałabym, nie zmuszając ludzi do drastycznego samobójstwa, ale też do takiego zakłamania, życie w pewności jest jak najbardziej światem wartości. Ja chciałam tylko przytoczyć tak rozkaz Bora Komorowskiego z 23 sierpnia 1944 roku. Jak wiemy, to już jest po rzezi woli, która odbywała się 5 sierpnia i zabrała, no trudno oczywiście policzyć, ale od 15 tysięcy aż do 60 tysięcy szacuje się ofiar. To jest rozkaz rozpoczęcia powstania w Krakowie. 23 sierpnia 1944 roku Bor Komorowski, w poczuciu, że tak świetnie poszło w Warszawie, kazał rozpocząć powstanie w Krakowie. I to jest rozkaz dowództwa AK L430 Muzeum. To jest pseudonim Krakowa. Walka o Warszawę mimo dużych strat w ludziach i w materiale daje nam potężny atut w rozgrywkach politycznych. To jest cytat oczywiście. Obecnie zależy nam bardzo, by obok Warszawy nastąpiło silne uderzenie na Niemców jeszcze w okręgu muzeum. To oczywiście chodzi o Kraków. Drobne działania już nie mają znaczenia. W związku z tym wykonajcie akcję na szerszą skalę przez opanowanie Krakowa lub w ostateczności Tarnowa. No bo wiadomo, wódz gest ma szeroki, Tarnów, Kraków. Wszystko właściwie można wyrżnąć i poświęcić. I jakby ta kalkulacja polityczna to jest coś, na co chciałam zwrócić uwagę. To nie jest przeciwstawienie wartości, pragmatyzm, tylko pewien rodzaj, no oczywiście aspiracyjnego, szalonego, możemy powiedzieć, wyobrażenia o wartościach, jaką jest wolność, wierność. I oczywiście tak naprawdę chodziło w akcji Burza o przywitanie Armii Radzieckiej jako gospodarzy tej ziemi. Nie zapominajmy, że to jest element tej akcji Burza. A po drugiej stronie właśnie jest, nie wiem, ludzkie życie, wolność, ofiara z krwi, czyli jak mówiła Ela Janicka, oczu, rąk i całego życia. W związku z tym przeciwko tej opozycji trochę się burzę. I absolutny już drobiazg, czy istnieją poeci, którzy piszą o zagładzie po tej stronie. No tak, jest Broniewski na przykład, tak? To jakby pierwszy przykład, romantyczność. Pytanie, czy Baczyński jest po tej stronie muru, czy po drugiej stronie muru, oczywiście zostawiam otwarte, ale też widzimy takie ślady w jego twórczości. Dziękuję bardzo.
Tak, od końca myślę, ale Broniewski nie był w Warszawie. To znaczy, wiesz, ja mówiłam o poetach, którzy byli w Warszawie. Baczyńskiego oczywiście można zaliczyć na pewno, to znaczy, a tyle, że był, tak, tyle, że był z matki Żydem, jako Żyd się musiał ukrywać to, prawda? Ale ja bardzo się zgadzam z tym, co ty mówisz i właśnie miałam pewnego rodzaju niedosyt, ponieważ nie powiedziałam o tym, że Miłosz był osobą walczącą, to znaczy on walczył podczas wojny, ponieważ pisał, drukował, uczył, rozprzestrzeniał, zajmował się utrzymaniem kultury, zajmował się walczeniem przeciwko poniżeniu. Prawda? Wszystko to, co on robił, było rzeczą zakazaną i było rzeczą niebezpieczną. Więc tak, to nie było tak, że on siedział sobie i obliczał i dodawał i odejmował. Natomiast być może chodziło mi o to, że i tu zostałam o to zapytana też uprzednio. To znaczy, czy ja chwalę bardzo Miłosza za to, że on był w stanie oprzeć się presji grupy, czy pochwaliłabym każdego, czy tylko chwalę go jako poetę, jako wybitnego poetę. To znaczy, czy poprzez chwalenie go ja chwalę, jak kontynuuję ten romantyczną wizję wyjątkowości poety, któremu wolno robić rzeczy, których nie wolno robić innym, czy też uważam, że każdy mógłby to zrobić, powinien to zrobić albo mógłby to zrobić i nie byłabym przeciwko temu. I zastanawiam się nad tym i uważam, że tak, w ogłoszeniu Powstania Warszawskiego była logika, oczywiście. To znaczy była logika tego, że chciano być gospodarzem właśnie miasta, jak wejdzie kolejna armia. W momencie, w którym po mniej więcej 3 dniach okazało się, że to był błąd, prawda, że ta armia nie wejdzie, a ta armia, która wychodziła, nie wyjdzie, że w tym momencie trzeba było podjąć inną decyzję. To myśl. I w związku z tym myślę, że każdego, kto po tych 3 dniach, nawet tych, którzy byli zaprzysięgłymi żołnierzami, każdego bym poparła, gdyby powiedział, że nie chce iść na śmierć. Ale to są rzeczy niesamowicie trudne. Jak mówię o tym, to w jakiś sposób jestem tym zaniepokojona. To znaczy, to są rzeczy bardzo poważne, te, o których mówię. I uzurpuję sobie pewnego rodzaju autorytet, że o nich mówię w ten sposób, który się opiera wyłącznie na tym, że bardzo dużo na ten temat przeczytałam. Prawda? I dużo na ten temat myślałam. Nie mam żadnej innej podstawy do wyrażenia tego poglądu. I tak, Miłosz nie był pragmatykiem po prostu. To znaczy, to nie jest ten taki podział. Był człowiekiem, który nie, dlatego też całe życie tłumaczył się z tego, że nie poszedł do powstania i całe życie pisał o tym i ciągle powtarzał, miał ten przymus autobiograficzny, w którym bez przerwy wracał do tego i bez przerwy tłumaczył okoliczności, i bo wiedział, bo był Polakiem, w każdym razie był z kultury polskiej i wiedział, że kultura polska domaga się gestu samobójczego, gestu solidarności, tym bardziej w obliczu śmierci, tym bardziej jak pisał Herbert,
śmierć, jak to było, śmierć nieużyteczna, ale niedaremna, prawda? Że nie, to poświęcenie życia nigdy nie jest daremne w tym romantycznym nastawieniu. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Ja bym chciał jeszcze, dając Państwu czas na zastanowienie się i może kolejne pytanie, bo pomyślałem o Jerzym Ficowskim, jak rozmawiacie tutaj, czyli z jednej strony chłopcu wtedy, o pokolenie młodszym od Miłosza, ale który stał przy murze getta i pisał już wtedy wiersze i miał cały zeszyt tych wierszy, które być może gdyby ocalały, gdyby ich nie wyrzucił, mielibyśmy jakieś kolejne świadectwo warszawskiego nieobrzezanego, który o tym pisał, tyle że on uznał, że te wiersze nie dźwigają, że ten język jego poetycki nie dźwiga tego doświadczenia, że on potrzebował późnych lat 60., kiedy chyba najpierw pojawił się list do Marka Szagala, a potem cały tom Odczytanie popiołów, że dopiero tyle dekad potrzeba było, żeby dojrzeć język, jego język poetycki, żeby dojrzał do tego doświadczenia opisania tej rzeczywistości. No a druga rzecz to jego, rozmawiałem z nim o Powstaniu Warszawskim, jak Państwo pewnie pamiętacie, on brał udział w powstaniu, Jan Józef Lipski, jego przyjaciel go poprosił i poszedł do tego powstania właściwie tylko z przyjaźni do swojego kolegi, do przyjaciela. Uważał je za absurdalne i właściwie do końca życia nigdy nie chciał zostać weteranem tego powstania. Uznawał, że trzeba jak największy hołd złożyć tym, którzy polegli, ale nie wybaczyć przywódcom za ich decyzję i temu stanowisku był wierny, więc były różne powody, prawda, tego, dlaczego... Przyjaźń była bardzo często powodem pójścia do tego. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa by się chciał włączyć do tej rozmowy? Pan Grzegorz, bardzo proszę, Dawidzie, jeszcze. Widzicie, pani profesor, to jest jakiś szczególny przypadek naszej cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, czy to jest problem ogólnoludzki? Po prostu się mordujemy, nie zawsze wiedząc, jaki jest cel ostateczny. Dziękuję. Mnie się wydaje, że mówienie o naturze ludzkiej jest zawsze odejściem od tematu. To mamy konkretną historię, konkretne wydarzenia. Jeżeli nie chcemy o nich rozmawiać, to możemy powiedzieć, no tak, ludzie tacy są. To mi się wydaje, nie wznosi niczego do naszych rozważań. To jest osobny wątek twojej książki, ciekawy, który pewnie, znaczy z tego co wiem, to rozwijasz, bo ta książka nie jest zakończona, ale to, że domagasz się właśnie konkretnego języka, pytasz, czy pojawia się słowo Żyd, czy nie, czy pojawia się kontekst takiej, a nie innej rzeczywistości, że czy nie uciekamy, mówiąc o uniwersalizmie, od realności, rzeczywistości, prawda, która wokół nas jest. Tak. Jednym właśnie z takich rzeczy, o których jeszcze nie pisałam tutaj, ale właśnie rozmawialiśmy, jest, że w tych wierszach holokaustowych Miłosz i w ogóle w jego poezji, poza jednym przypadkiem, który znam, nie nazywa Żyda Żydem. Nazywa siebie Żyd z Nowego Testamentu w tym wierszu, ale tak, żeby raz w traktacie poetyckim pisze, że Żyd o Żydzie umierającym, ryczącym całą noc w gliniance. A tak normalnie to pojawiają się, na przykład w Campo di Fiori, słowo, które wskazuje na to, o czym jest mowa, to jest getto. I zastanawiałam się nad tym,
A w przedmieściu jest żydowski dom. Zastanawiałam się nad tym, czy słowo Żyd jest niepoetyckie. Jest niepoetyckie, to znaczy, że nie można go po polsku w wierszach używać, jakieś takie za mocne słowo. Czy to jest to, że właśnie poeta nie nazywa rzeczy po imieniu, tylko je jakoś musi zasugerować po to, żeby powiedzieć, pokazać jakiś inny aspekt, powiedzieć coś nowego. Ale to jest uderzające, że w tych wierszach i w ogóle w wierszach wojennych, ale i także i powojennych. A z drugiej strony, jeśli chodzi o prozę, jeśli chodzi o jego publicystykę, jego artykuły i tak dalej, i wspomnienia, Miłosz nie miał żadnego problemu z używaniem słowa Żyd. Żadnego. Pisał, opowiadał, krytykował, chwalił. Używał tego słowa zupełnie normalnie, a w poezji nie. Nie wiem, czy to jest tylko kwestia poetycka. Ja ci odpowiadam, pamiętasz, na to, że tam nie ma też słowa Polacy w Campo di Fiori. I jest oczywiście... To są wszystko inne konteksty uwarunkowania, ale to jest coś, co ja znam z pogranicza, że ludzi pogranicza, że oni w swoim języku unikają tej stygmatyzacji czy tych etej. Ja pamiętam pierwszą swoją rozmowę, wiesz, z takim moim przyjacielem, który mnie inicjował w pogranicze, Wiktorem Winikajtisem. Od razu go spytałem, czy pan jest Polakiem czy Litwinem. A ciszej, proszę, powiedział. Ciszej. Co tak krzyczysz? ale to, ja myślę, że to jest jedno i to, co Miłosz sobie mógł czuć, ale to, że my dzisiaj pytamy o to, czy zwracamy uwagę na te konteksty, jest czymś innym, jest czymś, co do czego musimy dociekać. Tak, no Miłosz zresztą jest bardzo, to jest też bardzo znany fakt, że w swojej mowie noblowskiej nie nazwał się ani poetą, Polakiem, ani Litwinem, tylko poetą języka polskiego. I to samo właśnie wspominaliśmy Camusa, który był Francuzem z kolonii, z Algierii, który w swojej mowie noblowskiej nie nazwał w ogóle ani Francji, ani Algierii. A to był okres, w którym była wojna o wyzwolenie Algierii. Także mówimy o ludziach, którzy mają bardzo wielkie wyczulenie na to, jak, do czego zobowiązuje to, że jest się nazwany jednym słowem. Drodzy Państwo, my teraz mamy chyba wspaniały wstęp w postaci opowieści Ireny do wierszy, które za chwilę zaczniemy wspólnie czytać, które wybrała Irena do tego naszego wieczornej medytacji Misterium Wiersza. I za chwilę Państwa zaproszę, żebyśmy przeszli do przestrzeni niewidzialnego mostu. Chcę tylko pozwolić sobie pokusić o takie krótkie podsumowanie kilku spotkań tego lata, bo one jakoś układają mi się we wspólną opowieść spotkań z Ireną Grodzińską Gros wcześniejszym na temat Camus, spotkań wokół pamiętania Havla, spotkania z Timothy Snyderem wokół rozumienia wolności nowego, a właśnie rozstawania się ze starym językiem mówiącym o wolności, że to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to przechodzenie do cywila, mimo że czujemy, że jesteśmy wszyscy w jakiejś walce, że świat nasz wymaga od nas zaangażowania, że to szuka dla siebie zupełnie nowego sposobu wyrazu, nowego języka i nowej praktyki, obnażając anachroniczność tych języków walki, którymi posługiwaliśmy się do tej pory. Że to, jak dzisiaj Irena mówi o wojnie, to mówi nam też o tym, że my już nie będziemy też mieli takiej wojny, w której ten język rycerski z tamtego świata był do czegokolwiek
przydatny, że sprawa postawy cywilnej, obywatelskiej, siły bezsilnych, nowego rozumienia suwerenności, które przy rozmowie z Timothy Snyderem mówiliśmy bardziej o dzieciach i o najmłodszych, najmłodszym wieku naszego dojrzewania, bardziej niż o suwerenności państwowej i tak dalej. Kwestie nieprzewidywalności tego, że szukamy dla siebie przestrzeni wolności w byciu nieprzewidywalnym, co sprawia, że poezja, o której często tutaj rozmawiamy, zaczyna nabierać też takiego wymiaru praktycznej postawy, czegoś, co nas Miłosz uczył. Mi się zawsze wydawało, że on z nami rozmawiając, rozmawiał o jakichś rzeczach dalekich od poezji, bo był bardzo praktyczny, życiowy, jakby skierowany ku rzeczywistości. Trochę lat zabrało, żeby odkryć, że w tym jest właśnie tajemnica dobrej poezji, czy prawdziwej poezji, że ona, że jeżeli brak poezji sprawia, może skutkować tym, że nie będziemy mieli dostępu do rzeczywistości, że tam będzie się wkradał fałsz, iluzja, na co również wskazuje, czy pięknie pokazuje książka Ireny, jak właśnie ta sztuka znalezienia języka adekwatnego, prawdziwego, wiarygodnego wobec, pozwala nam zbliżyć się, czy nie pozwala nam odciąć się od rzeczywistości, co różne ideologie, takie jak komunizm, faszyzm, nacjonalizm, robią, prawda? One są właśnie w tym sensie niepoetyckie i wilgotne, że one nas po prostu odcinają od tego, co rzeczywiste. Więc rozmowy o poezji to nie są rozmowy o fruwaniu w obłokach, jak często się zwykło by uważać. To jest walka o przyleganie do rzeczywistego. Tak mi się to jakoś wszystko składa, łącznie z tym, co dzisiaj Irena Grudzińska-Gross powiedziała o aktualności postawy Miłosza wobec wojny. I za to bardzo ci, Ireno, pięknie dziękujemy. Dziękujemy. Irena Grudzińska-Gross była z nami.